Jest 20 października 1187 roku. Papież Urban III umiera na zawał serca na wieść o upadku Jerozolimy. Zaledwie 9 dni później nowy papież, Grzegorz VII, pośpiesznie ogłasza bullę Audita Tremendi, w której zachęca do kolejnej, trzeciej już wyprawy krzyżowej. Na odważnych śmiałków czeka sława, bogactwa, Boża przychylność oraz odpuszczenie dotychczasowych grzechów. Czeka wedle papieża rzecz jasna. W rzeczywistości to, co na pewno ich czeka, to bardzo długa podróż i trudności z aprowizacją. W materiale opowiem o tym, jak ważną rolę w średniowieczu pełniła aprowizacja wojsk. Za przykład posłużą wyprawy krzyżowe oraz podboje Karola Wielkiego. Dowiesz się również, dlaczego Mongołów Chingiszczana możesz spokojnie nazywać genetycznymi mutantami. Jest rok 768. Karol Wielki wraz ze swym bratem o imieniu rodem z Maruela, czyli Karlomanem, dzieli się władzą nad Królestwem Frankijskim. Słabo się dogadują, ale Karol, nie bacząc na niesnaski, zaledwie rok po objęciu połowy władzy, wyrusza na swoją pierwszą wojenną wyprawę. Pierwszą z aż 54 kampanii, z których połowę poprowadził osobiście. Ten mierzący prawie 1,90 m władca w swoich czasach górował wzrostem nad 99% mężczyzn. Jednak to nie tylko dobre warunki fizyczne zapewniały mu sukcesy militarne. Jak wiesz z poprzednich odcinków, podczas wypraw wojennych sporą rolę odgrywała aprowizacja wojsk. Ze względu na dostępność pożywienia na wojnę najchętniej wyruszano w marcu. Jednak za sprawą coraz popularniejszych strzemion ciężka konnica nabierała na znaczeniu i w armii Karola stanowiła już największą siłę. Dlatego należało zadbać nie tylko o brzuchy żołnierzy, ale również brzuchy koni. Dlatego Karol Wielki wyruszał na podboje w maju, gdy było łatwo o pasze dla wierzchowców. Jeszcze przed wyruszeniem Karol z wielką starannością przygotowywał się do wypraw. Poza studiowaniem map i raportów wysyłał szpiegów donoszących mu nie tylko o liczebności wroga, ale również o możliwościach zdobycia pożywienia. Karol pilnował zarówno daty wymarszu, jak i obecności. Każdy mieszkaniec cesarstwa miał obowiązek walki. Niechętni musieli płacić wykupne, które nie należało do tanich. Nie chciałeś walczyć? Musiałeś liczyć się z wydatkiem rzędu 30 krów. Spóźnialscy też nie mieli lekko, za każdy dzień zwłoki odliczano im prowiant z racji. Sam transport prowiantu był szczególnie wymagający. Ciężkie, wyładowane mąką, soloną wieprzowiną, szynką oraz winem wozy wyznaczały powolne tempo przemarszu. Żołnierze nie mogli oddalać się od cennego ładunku, który w razie potrzeby zabezpieczano skórą. Wojsko Karola, dopóki nie wkroczyło na obszar wroga, musiało bardzo się pilnować. Co więcej, każdy wojownik odpowiadał również za szkody wyrządzone przez swojego konia. Owszem, armia na mocy systemu prawnego zwanego fodrum mogła zażądać od chłopów potrzebnego zboża, jednak jeśli doszło do kradzieży, ta była surowo karana. Sytuacja diametralnie zmieniała się za to na terenie wroga. Wtedy Karol Wielki spuszczał żołnierzy ze smyczy. Pozwalano na kradzieże, rozboje, gwałty, porwania i mordowanie cywili. Palono wszystko za wyjątkiem kościołów. Dla mieszkańców podbitych krain nie było żadnego przebacz. Takimi metodami Karol Wielki stworzył pierwsze od czasów Cesarstwa Rzymskiego imperium, w którym, co ciekawe, religia odgrywała kluczową rolę. Walka z niechrześcijańskimi barbarzyńcami stanowiła pretekst do wypraw wojennych, zaś mieszkańców liczącego ponad 1 000 000 km² imperium, poza figurą potężnego władcy, łączyła właśnie wspólna wiara. Skoro jestem przy wierze, pierwsza wyprawa krzyżowa była wynikiem złożonej kombinacji czynników religijnych, politycznych, społecznych i ekonomicznych. Nie będę ich omawiać szczegółowo, powiem tylko, że w przeludnionej feudalnej Europie mnóstwo młodych rycerzy czuło potrzebę zdobycia sławy i bogactw, a jak wiemy z historii chociażby Karola Wielkiego, nic tak nie dodaje skrzydeł jak walka w słusznej, religijnej sprawie. Wezwanie do walki z innowiercami wygłosił sam papież Urban II.
podczas synodu w Clermont 27 listopada 1095 roku. Chyba nie muszę ci mówić, że wśród rycerstwa zawrzało. Atmosfera była jak w ostatni dzień szkoły czy w Argentynie przed mundialem. Kwiat rycerstwa, wykazując się totalnym hurooptymizmem, wyruszył odbić Ziemię Świętą. I tu pojawia się problem z dotarciem w tak odległe miejsce. Podróż była niezwykle kosztowna oraz wymagająca. Krzyżowcy, kuszeni wizją wielkich bogactw, zadłużali się po szyję, bądź sprzedawali swoje ziemie i posiadłości. Dla przykładu Robert II, zwany Robertem Krótkoudym. Dzidzio nogi, jesteś dobrym detektywem, ale nie najlepszym, a to przez twoje bubasowe nogi, więc twoim partnerem zostanie zwykło nogi. Siemasz. Prywatnie syn Wilhelma Zdobywcy zastawił nie konia czy dom, ale całe księstwo Normandii. Zastawił swojemu bratu, który użyczył mu około 10 tysięcy funtów srebra. Jeden z najbogatszych władców tamtego czasu, czyli Rajmund IV z Tuluzy, mimo olbrzymiego majątku również musiał szukać pomocy. Część ziemi zastawił biskupstwu Saint-Gilles, a część ziem sprzedał kościołowi. Pierwsza krucjata rozpoczęła się 15 sierpnia 1096 roku, czyli bezpośrednio po żniwach, aby zwiększyć możliwości aprowizacyjne. Podczas pierwszej wyprawy krzyżowcy zdobyli Jerozolimę, ale później musieli mierzyć się ze sprytnym Saladynem, który bardzo zręcznie wykorzystywał strategiczne przejmowanie zasobów wodnych. Zanim doszło do bitwy pod Hattin w 1187 roku, maszerujące przez suche i gorące obszary wojsko Gwidona z Luzgan było strasznie wyczerpane, w przeciwieństwie do armii Saladyna, obozującej w pobliżu jeziora Tyberlackiego. Zmęczonym Europejczykom nie pomogła nawet relikwia Krzyża Świętego niesiona na specjalnym zdobionym krzyżu procesyjnym przez biskupa z Akki. Krzyżowcy wierzyli w moc symbolu religijnego, jednak moc okazała się niewystarczająca w starciu z brakiem wody pitnej. Saladyn odniósł druzgoczące zwycięstwo. Prawie cała armia Gwizdona została zniszczona bądź wzięta do niewoli, zaś sama relikwia wpadła w ręce Saladyna. I nie muszę ci mówić, jak wielkim ciosem symbolicznym było to dla krzyżowców. Niesiony zwycięstwem, Saladyn ruszył na Jerozolimę. Początkowo chciał wybić obrońców, ale gdy ci zagrozili spaleniem świątyń, udało wypracować się kompromis. Saladyn zgodził się na naprawdę korzystne warunki dla krzyżowców. Pozwolił na wykupienie się z niewoli za 10 dinarów, czyli mniej więcej za roczną pensję niewykwalifikowanego robotnika. Część biedaków zwolnił w ogóle z tej opłaty, zaś ważne miejsca dla chrześcijan, takie jak powiedzmy Bazylika Grobu Świętego, otrzymały gwarancję nietykalności oraz miały być otwarte dla pielgrzymów. Chciałbym tutaj podkreślić, że sporo dowódców Saladyna doskonale pamiętało masakrę w Jerozolimie z 1990 roku, podczas której krzyżowcy nie szanowali miejsc kultu religijnego, co więcej, palili cywilów, Żydów, muzułmanów czy nawet prawosławnych w ich własnych świątyniach. Mimo nacisków ze strony dowódców, Saladyn pozostał nieugięty i dotrzymał słowa. I pokój z tobą. Wieść o upadku Jerozolimy oczywiście szybko dotarła do Europy i przyprawiła papieża Urbana III o zawał serca. Jego następca Grzegorz VII w pośpiechu ogłosił bullę Audita Tremendi, w której wezwał do trzeciej wyprawy krzyżowej. Kapitanie, zbierz kwiat mego rycerstwa! Wedle postanowień papieża wszyscy ci, którzy wspomogą krucjatę czynem bądź finansami, uzyskają poza wielką chwałą również odpust grzechów. Zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Poza Fryderykiem Barbarossą, Filipem II, bulla przekonała również Ryszarda Lwie Serce. Angielski władca tak mocno zapragnął zyskać odpuszczenie grzechów, że wygłosił słynne powiedzenie: sprzedam Londyn, jeśli znajdę kupca. No, kupiec się nie znalazł na Londyn, jednak z potrzeby sfinansowania wyprawy krzyżowej skorzystał szkocki władca Wilhelm Lew. Facet przebywał 15 lat w niewoli angielskiej, co gwarantowało Anglikom szkocką lojalność,
Ale gdy Anglia potrzebowała funduszy, Wilhelm wpłacił kolosalną jak na tamte czasy kwotę 1000 marek, dodatkowo uznał Henryka II swoim suwerenem i wreszcie mógł wrócić do ojczyzny. Ryszard Lwie Serce, pozyskawszy środki, jako pierwszy postanowił dostać się do Ziemi Świętej drogą morską, co miało ułatwić podróż. Król statki wyładował bekonem, fasolą, serem, a także łącznie na wszystkich statkach było 10 tysięcy podków. Na same przygotowania Ryszard wydał 14 tysięcy funtów, co stanowiło około połowę rocznych przychodów Anglii. Flota wyruszyła z Marsylii i najtrudniejsza do zorganizowania okazała się woda pitna. Poza ludźmi należało zaspokoić również końskie zapotrzebowanie na wodę, które wynosiło około 30 litrów dziennie. Łącznie pasażerowie statku wymagali około tony wody dziennie, dlatego statki niemalże codziennie musiały cumować do brzegu. Gdy żołnierze cierpiący na dezenterię, choroby morskie czy odwodnienie dopłynęli do Palestyny, poruszali się wzdłuż wybrzeża w kierunku Akki, tak aby można było zaopatrywać się w płynących obok statkach. Zapewne nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że wraz z upływem czasu wojsko traciło morale i coraz częściej dochodziło do konfliktów. Kłócono się między innymi o mięso zdechłych koni. Szeregowi żołnierze chcieli zjadać konie, zaś ich właściciele, w sensie właściciele koni, nie szeregowców, czyli rycerze, sprzeciwiali się takiemu procederowi. Ryszard rozwiązał sprawę królewską obietnicą. Rycerzom przyrzekł nowe konie, jeśli ci zgodzą się oddać zdechłe konie pod noże wygłodniałych żołnierzy. Gdy armia Ryszarda wreszcie dotarła pomóc Filipowi w obleganiu Akki, ledwo udało się zmusić zrezygnowanych i wyczerpanych żołnierzy do walki. Akka co prawda została zdobyta, jednak nie udało się odbić Jerozolimy. Nie tylko pierwsza czy trzecia krucjata miała olbrzymi problem z aprowizacją wojsk. Tak dalekie kampanie wojenne były niezwykle trudne do przeprowadzenia, nawet przy ogromnych budżetach najpotężniejszych ówczesnych władców. W takim razie jakim cudem Mongołowie Czyngiszczana z łatwością radzili sobie z tak wielką skalą podbojów? Oczywiście na sukces Czyngiszczana składa się wiele aspektów, w tym chociażby wyjątkowo udana dla traw pogoda, ale ja skupię się na mleku. Pij mleko. Będziesz wielki. Najpierw porównanie. Na początku XIII wieku chińska dynastia Ying dysponowała największą armią na świecie, na tle której 100-tysięczna armia Mongołów wypadała dość blado. Jednak to nie Chiny pokonały Mongolię, a Mongolia pokonała Chiny. Tajną bronią pasterskiego ludu Mongołów okazało się być DNA, a konkretnie zdolność do trawienia laktozy. U Europejczyków zdolność trawienia cukru z mleka zanika w dorosłym wieku. Natomiast mongolska mutacja pozwalała trawić cukier choćby i w podeszłym wieku. Mutacja zanikła u Chińczyków będących rolnikami, jednak była bardzo powszechna wśród koczowniczych Mongołów. Chińczycy żywili się dietą bogatą w węglowodany, zaś Mongołowie spożywali mnóstwo mleka i sera. Dzięki temu mogli pochwalić się szczupło umieścioną sylwetką przy silnych, bogatych wapnokościach. Oczywiście wynikająca z postury krzepa w bezpośredni sposób pomagała w walce, ale co ciekawe, dieta Mongołów umożliwiała również szybsze przemieszczanie się. Chińczycy musieli taszczyć ze sobą mnóstwo zwierząt jucznych z zapasami, ponadto żołnierze chińscy najczęściej maszerowali, gdy konie ciągnęły ciężkie wozy obładowane jedzeniem. Z kolei Mongołowie poruszali się na koniach, które nie tylko zapewniały mobilność, ale jeszcze żywiły wojowników. I to nie tylko wyłącznie mięsem, gdyż Mongołowie pili kumys, czyli lekko sfermentowane mleko klaczy. Mongolskie konie pełniły funkcję transportową, militarną oraz zaopatrzeniową, pozwalając armiom Czyngiszczana na błyskawiczne przemieszczanie się, ataki znienacka i żądlenie niczym osa. Bodine, come here. Bodine, tell him, what are we gonna do? You're gonna float like a butterfly and sting like a bee. Oparta na mleku dieta okazała się świetna przeciwko diecie polegającej na produktach rolnych. W pewnym momencie Mongołowie zalali świat, biorąc pod swój but chociażby naszych wschodnich sąsiadów.
Niektórzy historycy twierdzą, że tak długi pobyt pod mongolskim batem wpłynął na Rosjan, czyniąc ich społeczeństwo bardziej podatne na wpływy autorytetów. Warto odnotować, że Mongołowie lubili nowinki kulinarne. To oni wprowadzili do chińskiej kuchni baraninę, potrawy z dziczyzny czy nawet mięso z rybłonda. I to właśnie z kuchni polowej Mongołów przemierzających stepy na swych rumakach przyjął się chociażby grill. Na koniec słów kilka o Henryku V, znanym chociażby z epickiego zwycięstwa w bitwie pod Isengard, gdzie dysponując znacznie mniejszymi siłami, Henryk rozgromił potężną francuską armię. Gdy król zmarł w zamku Vincennes, mieszkańcy mieli pecha, bo było upalne lato i nie było w pobliżu balsamisty. Więc aby zapobiec zapachowi rozkładającego się ciała, zwłoki króla pozbawiono wnętrzności, elegancko poćwiartowano i ugotowano. Tak powstały wywar z wrzuconym do środka mięsem z króla, pochowano na cmentarzu, natomiast gołe kości przyprawiono odpowiednią ilością przypraw i odesłano do Anglii.